Ależ kibice są wściekli na Artura Wichniarka. To wszystko za sprawą pewnych słów wypowiedzianych przez Artura Wichniarka, a dokładnie Feliotonu w przeglądzie sportowym, gdzie Artur Wichniarek mówi wprost, tak. Nie ma reprezentacji Polski bez Lewandowskiego. Takie szokujące słowa, a także inne właśnie na temat Roberta Lewandowskiego w reprezentacji mówi Artur Wichniarek. No nieprawdopodobna wrzawa praktycznie wśród kibiców. No właśnie, o co poszło, co tak naprawdę zarzucają tutaj kibice Arturowi Wichniarkowi? o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jak dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Chcę od razu powiedzieć, że ja przedstawiam tak naprawdę jakby też zdanie części kibiców, tak, i taki konflikt między kibicami a Arturem Wichniarkiem. To nie oznacza, że ja tak naprawdę tutaj tak jestem przeciwko Arturowi Wichniarkowi, absolutnie tak uważam, że to jest świetny piłkarz, natomiast tak naprawdę ogromne kontrowersje wywołały słowa Artura Wichniarka, Wśród części kibiców, bardzo dużej praktycznie części kibiców, dostałem mnóstwo informacji na ten temat, żebym nagrał właśnie na ten temat film. Chodzi tak naprawdę o słowa Artura Wichniarka. On napisał felieton w przeglądzie sportowym, w przeglądzie sportowym no gdzie praktycznie gloryfikuje a tutaj Roberta Lewandowskiego. Mówi wprost, nie ma reprezentacji Polski bez Lewandowskiego. Szokujące tak naprawdę słowa. Znaczy tak, co do zasady, Artur Wichniarek ma rację, tak? Oczywiście, że Robert Lewandowski jest bardzo ważnym, może najważniejszym ogniwem tej reprezentacji, tak? Natomiast pytanie jest takie, tak? Czy reprezentacja Polski to jest dobro Roberta Lewandowskiego, czy to jest dobro narodowe, tak? Mimo wszystko Robert Lewandowski ma służyć tej reprezentacji Polski, e, tak? A nie po prostu tutaj, że my uzależnimy tak naprawdę tą reprezentację od Roberta Lewandowskiego. Ja sam wielokrotnie w swoich filmikach mówiłem, że drużyna musi być budowana pod kątem Roberta Lewandowskiego, bo jest to Świetny napastnik, no ale wiecie, no z drugiej strony, to tak, no to wyrzućmy praktycznie tutaj trenera, wyrzućmy po prostu sztab szkoleniowy. Niech Robert Lewandowski wysyła powołania, decyduje o wszystkim i tak dalej. No troszeczkę była przesada, tak? Eee, no dobra, i teraz tak, co mówi tak naprawdę Artur Wichniarek, jeśli chodzi o artykuł w przeglądzie sportowym. Eee, cytuję: Prędzej wyobrażam sobie reprezentację Polski bez trenera niż bez Roberta Lewandowskiego. Eee, tak właśnie napisał Felietyn dla przeglądu sportowego. Sportowym. I teraz kolejny cytat, eee, jeśli chodzi właśnie o Artura, e, jeśli właśnie chodzi tutaj o Artura Wichniarka. E, poczekajcie chwilę. O, dobra. Jeśli ktoś opiera się, e, kto, jeśli ktoś upiera się, że reprezentację może dziś e, jeśli ktoś upiera się, że reprezentacja może dziś funkcjonować bez Lewandowskiego, odpowiadam: prędzej wyobrażam sobie ją bez trenera i nie chodzi mi absolutnie o obecnego, lecz o każdego, który stałby na czele ekipy. Bywają momenty, kiedy w kadrze nie gra tak dobrze jak w klubie, i już słychać pomruki: no bo jak to? Po trzech dniach od niezbyt udanego meczu reprezentacji w klubie znowu czaruje. Tyle, że tam obok siebie ma zdecydowanie lepszych piłkarzy. Koniec cytatu. Tak właśnie tutaj powiedział Artur Wichniarek. No, szokujące słowa. No i tutaj też jest tak naprawdę zarzut ze strony kibiców. No, bo Artur Wichniarek mówi w ten sposób, tak? Bo, po trzech dniach od niezbyt udanego meczu, reprezentacji w klubie znów czaruje. Tyle, że tam obok siebie ma zdecydowanie lepszych piłkarzy. No to jest oczywiście nawiązanie do tych dwóch meczów, takiej reprezentacji Polski z Austrią i ze Słowenią, tak? Gdzie praktycznie Robert Lewandowski nie szczelił gola. Dał tylko dwa szczały na bramkę i praktycznie wrócił do Bundesligi. To już w drugiej minucie szczelił gola, tak? No taki był głodny praktycznie tej gry. No doskonale to po prostu wiem, bo robię codziennie praktycznie film na temat Roberta Lewandowskiego. Natomiast tutaj, jakby słowa krytyczne, jeśli chodzi o Artura Wichniarka, są takie, że on krytykuje piłkarzy w reprezentacji, tak jak to robił Jerzy Brzęczek, jakby na konferencji prasowej, znaczy, jakby umniejsza rolę tych piłkarzy, których mamy, tak. Oczywiście, co do zasady, Bayern nie, Monachium są lepsi piłkarze niż reprezentacji, tak? No ale no to, to, to tak samo można powiedzieć, no to Messi też ma lepszych piłkarzy w Barcelonie niż u siebie w reprezentacji. E, co ma piernik do wiatraka, tak? No my bazujemy na tych piłkarzach, którzy są w reprezentacji. No to co mamy po prostu wystąpić, nie wiem, z listem do Federacji Niemieckiej Piłki, e, prosimy o po prostu przyznanie obywatelstwa albo kopiuj wklej po prostu drużyny z Bayernu Monachium. No nie, no musimy bazować na tym, co mamy, tak? Więc tutaj tak, tyle, że tam obok siebie ma zdecydowanie lepszych piłkarzy. No, i to tak naprawdę bardzo mocno tak rozsieczyło też kibiców tak, jeśli chodzi właśnie o Artura Wichniarka kolejny tutaj cytat z wypowiedzi e, czy z tak dla przeglądu sportowego, cytuję przyjąć piłki kierunkowo nie umiemy zainteresowanie niech spojrzą na Luisa suareza w meczu z Interem mocno i dokładnie podać do partnera też niestety nie, nasz ligowiec ma problemy z takim zagraniem zna ułomność swoją i partnera z boiska nie poda do niego silnej sil, silnej pracowanej piłki bo wie, że będzie miał problemy z jej opanowaniem. Co za tym idzie, podanie jest jakby z, w zwolnionym tempie, co powoduje brak dynamiki rozgry, rozgrywanych akcji. Tak tutaj właśnie mówi Artur Wichniarek. Kolejny cytat, z, z, jeśli chodzi o Artura Wichniarka. Dlaczego Hiszpanie z, trzecio, z trzecioligowych klubów, przyjeżdżając do ESA, są jej gwiazdami? Bo mają, do, bo mają to minimum opanowane do perfekcji. Podstawy. U nas piłkarz i trener chcieliby zakończyć szkołę maturą, omijając nauczanie początkowe, brać się za pisanie książek, nie znając z liter i alfabetu. Koniec cytatu. Tak mówi Artur Wichniarek. Nieprawdopodobna chłosta no do praktycznie całego stanu polskiej piłki, tak? I kolejny cytat z Artura Wichniarka. Cytuję Będąc tenerem i mając cały czas przed, ocza, przed oczami poziom wykonywania tych samych ćwiczeń przez moje zespoły w Bundeslidze, musiałbym co chwilę przerywać zajęcia. Masa błędów, niedokładności, byle jakości, a to powinno być właśnie jak w Arminii czy Hercie Berlin. Powtarzać w kółko codziennie, przepraszam za określenie, do wyżygania i opanowania, aż się uda, bo dopiero potem możemy myśleć o taktyce ataku pozycyjnym czy szybkim przejściu z obrony do ataku. Koniec cytatu. No szokujące tak naprawdę słowa. Ale tutaj no też jakby Artur Wichniarek nie odkrył Ameryki, tak? Jaka jest po prostu różnica między Bundesligą a Ekstraklasą? Oni to robią po prostu od lat. Te same ćwiczenia po prostu i jakby dążą do perfekcji, tak? I na tym to wszystko bazuje. Czy, czy Bayern Monachium gra jakąś finezyjną piłkę? W życiu po prostu. Oni nie grają jakiejś finezyjnej piłki, ale są skuteczni. Oni na przykład nie tracą piłek, jeśli chodzi o podania. Oni potrafią po prostu przesuwać się formacjami. Oni potrafią po prostu wykonać atak pozycyjny Podania, podania prostopadłe, ale to wszystko jest po prostu perfekcyjne. Tak? Te, te piłki nie gubią się, oni nie tracą praktycznie, mają małe straty. Tak? Małe praktycznie tutaj straty. Czyli tutaj właśnie Artur Wichniarek mówi w ten sposób. Będąc trenerem i mając cały czas przed oczami poziom wykonywania tych samych ćwiczeń e, przez moje zespoły w Bundeslidze, musiałbym co chwilę przerywać zajęcia. Masa błędów, niedokładności, byle jakości, a to powinno być właśnie jak w Arminii czy Hercie Berlin. Powtarzać w kółko codziennie, przepraszam za określenie do wyżygania i opanowania, aż się uda, bo dopiero potem możemy myśleć o taktyce ataku pozycyjnym czy szybkim przejściu z obrony do ataku. E, tak, e, no i tak właśnie tutaj mówi Artur Wichniarek. Ja pamiętam no, tutaj Taką wypowiedź Artura Wichniarka, no nie, nie, nie zacytuję dokładnie, ale jak był w Lechu Poznań, e, tak występował tam praktycznie, no to jak z, z, pamiętam, jak Artur Wichniarek opowiadał to, że jak zobaczył, jaki jest po prostu jak trening, tak? I sposób y, 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 prowadzenia jakby tutaj właśnie tej drużyny, no to po jakimś czasie zrezygnował, tak, no bo ręce mu opadały. <laughs> no wiadomo, przyjechał, Wichniar przyjechał z Niemiec, tak z, tutaj zobaczył jak to wygląda w Polsce e, no to z reguły piłkarze wyjeżdżają z Polski, do, jadą po prostu za granicę i tam kończą karierę, tak a tutaj Wichniar przyjechał z, i taki szok przeżył kulturowy, tak, no ale wiadomo jak to wygląda, no każdy o tym mówi, Kamiński teraz też przecież o tym niedawno mówił i Kownacki także, no te gwiazdy po prostu piłkarzy w Polsce, w właśnie się chucha dmucha, e, no bo przecież nie, mo, nie można ich po prostu zatyrać, zaraz ich sprzedamy za 2-3 miliony euro, e, nie może im się krzywda zdarzyć, tak i są mają też jakby status celebryty, bo są ważni dla klubu, trener się z nimi obchodzi jak z jajkiem, no więc to jest rzecz oczywista. Natomiast tak, no właśnie są to szokujące słowa, tak? Jeśli chodzi o Artura Wichniarka, właśnie jeśli chodzi o reprezentację Polski, tak? Że tutaj Artur Wichniarek nawet by widział, że nie musi być trener, nie musi by po prostu być trenera, tak? Ale Robert Lewandowski musi być tej drużyny. No powiem tak, no to na pewno jest dosyć mocne stwierdzenie. Natomiast to zależy, tak? No bo jeżeli zobaczymy na przykład, jeśli chodzi o Adama na walkę, to na pewno Robert Lewandowski się spisywa, tam było bodajże 37 goli na 40 meczów, tak? Natomiast jeżeli chodzi na przykład to teraz y, Roberta Lewandowskiego u y, Jerzego Brzęczka 5, 10 meczów i y, praktycznie 2 gole, czy 1 gol na 5 meczów, no to nie do końca, tak. Jeżeli popatrzymy na bilans na przykład Roberta Lewandowskiego u innych poprzednich selekcjonerów, tak? czy Franca, Smudy, czy po prostu Fornalika, no to też taki nie jest świetny praktycznie ten bilans. Czyli to nie jest tak, że jakby Robert Lewandowski byłby niezastąpiony dla tej reprezentacji. Oczywiście on jest potrzebny tu i teraz, teraz jest w pewnie najlepszym momencie swojej karier kariery. Natomiast to nie jest też tak, no bo jakby Artur Wichniarek w ten sposób mówi, tak? A jak na przykład Roberta Lewandowskiego zabraknie, w sensie zakończy już karierę piłkarską, to co mamy po prostu wycofać reprezentację Polski z rozkrywek. E, mamy rozwiązać PZPN po prostu, tak, polski związek piłki nożnej, bo Roberta zabraknie. To właśnie, jakby różni polski my, myślę szkoleniową od zagranicznej czy niemieckiej, że tam po prostu cały czas się wpuszcza tych zawodników, cały się szkoli, prowadzi i tak dalej. Te reprezentacje, na przykład niemieckie, one grają na wszystkich po prostu poziomach U ze sobą, tak u 15, u 18, 20, 21 i potem przechodzą do pierwszej reprezentacji. I oni są świetnie zgrani. U nas to zupełnie inaczej wygląda. Zobaczmy sobie na te reprezentacje młodzieżowe. Tam jest paru piłkarzy, pojawi się od razu, dostają powołanie do reprezentacji, zagrają chwilę do że później praktycznie wylatują z tej reprezentacji, gdzieś jadąc za granicę, zarabiają potężne pieniądze, już selekcjoner ich nie powołuje, tak? Czyli nie ma takiej jakby tutaj ciągłości, tak? To, co właśnie mówił Artur Wichniarek w tym, w tym po prostu felietonie dla przeglądu sportowego. Powtarzać, powtarzać po prostu w kółko te same po prostu schematy, mechanizmy, aż do wyżygania No bo tak to, to, tak to po prostu wygląda, tak? No to jakby gra w Bundeslidze nie różni się niczym od klasy tylko, że oni to robią największej intensywnością, największej intensywności i, i my tysiące razy to samo powtarzają praktycznie, tak? Ja, jeżeli ja na przykład widziałem po prostu trening otwarty Bayernu Monachium, tak?